Witam, w następnym odcinku jestem zbugowany w bloku i dzisiaj będzie odcinek o tym, jak jestem zbugowany w bloku. Dobra, dzisiaj pierwsze moje komentarze w życiu. Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, pewną zwrotów akcji, wybuchów, wróżek, smoków i wszystkiego. Między innymi historię o rzeczy bardzo ważnej dla mnie, jak i dla tego kanału. I ogólnie bez tej rzeczy bym po prostu tego kanału nie założył i by tak dobrze nie działał, jak teraz jest. Jak teraz działa. Są to moje słuchawki. Ale dlaczego słuchawki, to już wam potem powiem dokładnie. Ogólnie to kiedyś jeszcze, jak grałem dużo na Hide and Seeku, grałem wtedy na tym samym kompie, ale miałem inne peryferia, między innymi miałem inne słuchawki. Zawsze chciałem mieć zajebiste słuchawki, bo wiedziałem, że dobre słuchawki to jest podstawa. Więc wtedy się nie pieprzyłem i po prostu kupiłem za całe pieniądze, jakie miałem, słuchawki. To były chyba Corsery HS50. Strasznie mi się podobały, jeżeli chodzi o design. Więc Marcel, patrzący za nowymi słuchawkami, jak zobaczył przecenę na te słuchawki, które chciał kupić, oj, zwariował. Dobra, nie będę mówił sobie w trzeciej osobie, bo to trochę cringe'owe. Wydałem całe pieniądze, jakie miałem, na słuchawki po prostu. I były zajebiste. Kurwa, jak one mi dobrze siedziały na głowie, były tak wygodne. Mikrofon był taki średni, ale jak na słuchawki był dosyć dobry. Byłem nimi ucieszony i nigdy nie chciałem kupować nowych. Aż pewnego dnia wstałem ze swojego krzesła. Niestety moje krzesło pociągnęło słuchawki za sobą. Myślałem już, że z całej siły walną w ziemię i będzie po nich. Ale lekko uderzyły. Spadł mi po prostu kamień z serca, że lekko uderzyły, nie było jakiegoś super przypału, bo mogło być wiele gorzej. Więc podpinam je normalnie do komputera. Nie działają. Byłem zszokowany, byłem w żałobie, nie jadłem przez 3 dni, 4 noce i byłem mega wkurwiony na siebie, że rozwaliłem słuchawki, które miałem, bo wiedziałem bardzo dobrze, że nie mam więcej pieniędzy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak one brzmiały, to pierwsze dwa odcinki na moim kanale z Maxem na Hide and Seeku były właśnie nagrywane tymi słuchawkami. Wracając do historii, byłem zdewastowany. Potrzebowałem coś na szybko, więc miałem 20 euro w ręce, patrzyłem na Amazona i no mało zobaczyłem, tak szczerze. Było kilka par, ale była jedna para, która była na przecenie. Mi najbardziej odpowiadały, bo właśnie były na przecenie, że one kosztowały tam 25 euro niby, a były na przecenie na 20, a to jest cały bullshit, no bo te słuchawki kosztują na AliExpressie 10 euro, więc je zamówiłem. I oczywiście wiedziałem, że jak przyjdą, będą chujowe. Przynajmniej tak zakładałem. Przyszły. Jakie były? Były chujowe. Były tak niewygodne, te gąbki były tak chude, że uszami dotykałem tego plastiku w słuchawkach, co nie? Ja myślałem sobie, no dobra, przeboleję, kupię za pół miesiąca czy tam miesiąc nowe słuchawki, tak żeby miał w czym grać. Bo wtedy granie to było dla mnie całe życie. Nadal w sumie jest. Więc grałem w nich i nie przejmowałem się tym, tylko trochę mi uszy bolały. Nie mogłem długo siedzieć w nich, bo mnie zaczęły po prostu uszy boleć. Aż postanowiłem nagrać odcinek, nie pamiętam, który to był. Któryś z pierwszych odcinków. Ogólnie dużo kiedyś nagrałem odcinków, których nie wrzuciłem. No i zauważyłem, że czekaj. Dlaczego on tak kozacko brzmiał, kurwa? Zajebiście, co nie? Co myślę, hell yeah. Zapłaciłem za nie totalne nic. A mikrofon mają potężny. Ale brzmiały chujowo, tak szczerze. Ale mikrofon to nie z tego świata, autentycznie. Taka ciekawostka, tak, do teraz je posiadam. Do teraz na tych słuchawkach nagrywam. Ale teraz dobre pytanie, dlaczego na nich nagrywam? Przecież możecie sobie powiedzieć, Marcel, ale uszy cię bolały. Dlaczego nie kupić nowych słuchawek? Zastanawiałem się nad tym długo, chciałem kupić długo słuchawki. Długo patrzyłem za słuchawkami, ale za każdym razem, jak patrzyłem na recenzję słuchawek i robili test mikrofonów, ja byłem taki trochę speszony, tak sobie myślę, czekaj, coś to kurwa nie gra. Zawsze chciałem mieć Razery Krakeny, nie wiem, zawsze mi się podobało to. Ogólnie Razer mi się podobał kiedyś, teraz tak, jeżeli chodzi o te nowe rzeczy, to mi się nie podobają. No, więc chciałem Razer Krakeny, ale patrzę, kurwa, mikrofon zjebany. Brzmi jak mikrofalówka, brzmi jak Sony Ericsson. Czekajcie, dojadę go i dokończymy historię. I mnie to ogólnie mega zmotywowało, żeby to nagrać, to, że dzisiaj oglądałem sobie filmik o jakiś koleś po prostu przetestował dźwięk słuchawek. Nawet nie chodzi o mikrofon, tylko dźwięk, ale dołączył do tego w gratisie właśnie mikrofon test. Jak ja to zobaczyłem, to ja się przeraziłem, że moje słuchawki tak zajebiście brzmią, a kosztowały tak mało. Ja wam teraz pokażę tutaj moje słuchawki, jakie pokazuję, bo one są całe spleśniałe. Wyglądają jak kawał gówna. Wyglądają jak każde chińskie słuchawki, zawsze. Dobra, ogólnie nagrałem telefonem, więc może być słaba jakość dźwięku. To są ogólnie te słuchawki. Wyglądają, założyłem też, że wyglądają jak 7 nieszczęść. I widzimy, wszystko jest z plastiku. Tu już się rozpierdalają. Te gąbki, o których mówię, to one są tak chude i tak się łatwo wygniatają, że to jest szok. A mikrofon, którym wszystkie filmiki nagrywam, to jest ten oto mikrofon. Widzicie to? To jest niemożliwe. I co jeszcze najśmieszniejsze jest,
to jest to, że moje słuchawki są jeszcze połamane do tego. Są połamane. Nagrywam z pleśniałymi, rozwalonymi słuchawkami za 20 euro. To są jeszcze połamane. Na dodatek mogę je w ogóle wyginąć. Taki śmieszny trik pokażę. Przynajmniej się tak teraz, jak zrobię tak, mógł sobie wygiąć. Taki fajny trik. Tego nie pisali w opisie słuchawek, ale znalazłem to sam, więc no, taki plot. I są mega, nadal są mega niewygodne, serio. Po prostu mi się tak głowa, że tego przyzwyczaiła. Mi się wydaje, że moja głowa się podpasowała do słuchawek, a nie na odwrót. Co jest najgorsze. Nigdy nie kupowałem ogólnie innych słuchawek, bo wiedziałem, że będę musiał od razu kupić nowy mikrofon do tego. Bo wszystkie te słuchawki, które właśnie widziałem testy na YouTubie, miały potężnie słaby mikrofon, więc się bałem kupić po prostu jakieś słuchawki, bo wiedziałem, że moja cała kariera YouTuba na nich po prostu polega, co nie? Kurwa, ale głośno mam. Więc ich nie kupowałem. Chciałem zrobić ten filmik zanim już kupię sobie mikrofon, bo zamówiłem sobie i będzie za niedługo. Teraz wam puszczę kilka innych modeli słuchawek, które kosztują czasami nawet 20 razy więcej. And we are back. I am now wearing the new Astro A50 headset. Thanks for watching 9to5 Toys. Be sure to like, subscribe and enable. Ja słyszałem, jak te Astro brzmią, te słuchawki, które kosztują krocie. Ja byłem w ciężkim szoku, nie dowierzałem, że tak coś drogiego może tak brzmieć. Przecież jak mikrofalówkę kupię za taką cenę, to one będzie lepiej brzmieć. I od razu wam mówię, że jak sobie pomyślicie, kurwa, kupujemy te słuchawki szybko. Ja nie wiem, jakim cudem moje słuchawki tak dobrze brzmią. Może to być dlatego, że mam kilka filtrów w OBS-ie, ale na Discordzie też dobrze brzmią, więc toż możemy praktycznie wykluczyć. Ale serio, ja nie wiem, dlaczego tak tanie słuchawki tak dobrze brzmią. No, ja wiem, że to cały czas powtarzam, ale ja po prostu jestem w ciężkim szoku. I się mega cieszę, że akurat te zamówiłem, a nie jakieś inne. Morał z tego taki, nie oceniam książki po... Nie no, ja sobie robię. Morał z tego taki, że Gubi ma zawsze farta. I po prostu mnie to śmieszy, że zawsze jak się mnie pytali, jaki mam mikrofon, to musiałem mówić, że z słuchawek. Bo niektórzy youtuberzy nawet z takimi normalnymi mikrofalami... mikrofalami, kurwa. Mają gorszą jakość dźwięku. Jest. Nie! Fuck. Jebać wszystko to, co jest roszywe, to co jest... No i mi bloki cofnęło. Oj, niedobrze. I się przeraził. Nie kupuj Fireballa. Nie, muszę tam pobiec, zanim on coś kupi. O! Jezus Maria, Chryste Panie! Niebieski tu idzie. Nie wiem czego, bo naszego kolegi już nie ma. A może jednak idzie do mnie? Będziemy tradować. Nie no, wydaje mi się, że teraz zbiorę M-ę ze środka. To nie ma problemu, żebym tradował. Kurwa, mogę jeszcze trochę poczekać, może by się rzucić do Wojda. Ja paranoję, ale z dobrego powodu. Prosimy was, żebyście napisali w komentarzach, czy przyjemnie się to ogląda, takie komentary, czy komentary, nie wiem jak się wymawia, sorry. Jeżeli wam się podoba i chcecie więcej takich historii, czy coś takiego, no to chętnie takie coś będę robił. Więc wyraźcie swoje zdanie w komentarzu, ja to na pewno przeczytam. Czytam każdy komentarz, autentycznie.